Weszliśmy w politykę, głosna obrona. Krzysztof Dołowy, poseł, Unia Wolności. To prawda, natomiast ja bym chciał trochę obronić pana ministra przed najprostszym atakiem. Nauka ma dużo za mało pieniędzy, być może czterokrotnie za mało. Na świecie 2–3% PKB są przeznaczane na naukę. Oczywiście częściowo tylko ze źródeł państwowych, częściowo z przemysłu, który u nas znajduje się w pewnym kryzysie, nie daje tych pieniędzy na naukę odpowiednio dużo, choć JBR-y, czyli te jednostki badawczo-rozwojowe w znacznym stopniu właśnie stamtąd sobie zapewniły finansowanie. Zwracanie się i krytykowanie KBN za to, że jest za mało pieniędzy na naukę, jest nieporozumienie. Nasze środowisko naukowe, a również politycy, którzy są w Sejmowej Komisji Nauki, wielokrotnie od wielu lat powtarzają to samo, że grozi to zapaścią cywilizacyjną kraju i te nasze głosy środowiska naukowego nie docierają do władz. Nie docierają częściowo dlatego, jak mówi pan minister, że jest mało pieniędzy do podziału i że rząd uznaje pewne wydatki za ważniejsze niż wydatki na naukę. Naszemu środowisku z kolei nie udało się jakby udowodnić, że wydatkowanie pieniędzy na naukę jest zyskiem dla państwa. Być może to jest tak oczywiste, że my nie jesteśmy do tej roli przygotowani do udowadniania, że 2 + 2 = 4. Ale tak się wydaje, że powinniśmy to zacząć robić. Czyli taki atak, znaczy domaganie się od pana Frąckowiaka więcej pieniędzy na naukę, to nie jest ten adres. Drugie jest wątpliwość taka, czy gdyby ten fundusz rozdzielić na kilka, to byłoby więcej z tego pieniędzy. Oczywiście, że nie, a i administracja by zjadła być może kawałek z tych pieniędzy. Może to byłoby lepiej, gdyby tak jak w Stanach Zjednoczonych było 8 takich instytucji, które dają granty w większych ilościach, to byłoby lepiej, być może, ale tu przecież jest cały czas za mało pieniędzy, trzeba by było te same podzielić na znacznie mniejsze. Czyli główny atak moim zdaniem jest spudłowany. A teraz zwróćmy uwagę na to, co się jednak stało. Młodsi pracownicy nauki po raz pierwszy mogą dostać pieniądze bez zgody ich profesora. Ja wiem, że dla profesorów to skandal, że oni wszystkim nie zarządzają i nie trzymają tego w rękach, ale młodzi naukowcy mają po raz pierwszy w historii tego kraju szansę. Normalnie mieli szansę, tylko jak pojechali do Stanów Zjednoczonych i zostali tam. Nigdy nie mieli tej szansy w kraju. Teraz to jest nagminne, że młodzi naukowcy dostają granty ku zawiści profesorów. Oczywiście, w cudzysłowie oczywiście, mam nadzieję. Mówię to zazwyczaj. Czyli to jest to, co się udało zrobić. Ja również jestem krytyczny, bo mnie się jakoś nie udało dostać z KBN-u grantu, ale mam nadzieję, że jakbym się bardziej do tego przyłożył, to bym również dostał. Więc każdy z nas, szczególnie z krytyków, może mieć coś takiego w sercu, że on nie dostał, to znaczy jest niedobrze. Może właśnie jest dobrze jednak, weźmy to powiem. Na wyjątkowość pana profesora Dołowego, bo twierdzi się czasem, że KBN popierają tylko ci, którzy dostali granty, a więc zaledwie 1/4 tych, którzy się zgłaszają. Panie ministrze, przez długi czas, i pan o tym pisał, nauka była takim rodzajem niszy ekologicznej, w której można było relatywnie bezpiecznie i dobrze żyć, nawet wyjechać na zachód i zarobić. Sam się pan przyznał przede mną, że na stypendium dobrowolnie we Francji zarobił pan na samochód i kawałek mieszkania. No ale to były czasy, kiedy właśnie była nisza ekologiczna i robiło się rzeczy zastępcze, kiedy miara wartości była nie ta sama zewnętrzna, nie ta sama wewnętrzna, kiedy wiadomo było, że pieniądze zarabiają ludzie, którzy podliżują się władzy, a inni żyją szczęśliwie. Mam pytanie, czy w tej chwili nauka, która jest tak strasznie niedowartościowana od strony finansowej, żyje też w jakimś takim wewnętrznym świecie poczucia własnego systemu wartości, czy krótko mówiąc system wartości finansowych, po prostu wartościowania, honorowania mojej pracy, moich wartości jest taki sam jak niegdyś, czy to się zmieniło, a w związku z tym tyle jesteś wart, jaki standard potrafisz zapewnić sobie, swojej rodzinie, swojemu otoczeniu? Znaczy w tym pytaniu kryje się sugestia, że tak było, prawda? Ja myślę, że... Tak było na pewno do 1989 roku, ale jak jest dziś? To może być pewien paradoks. To jest, ja się opieram na własnym wyczuciu. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, podbudowując to jakimiś faktami czy badaniami. Ale mnie się wydaje, że w Polsce uczeni wciąż jeszcze tej świadomości jak gdyby nie mają. To znaczy gotowi są pracować za niewielkie pieniądze i tylko część z nich oburza się z tego powodu. Tylko część uczonych jest w stanie w tej chwili powiedzieć, że jeżeli my proponujemy im za recenzję naukową, na przykład, no nie wiem, w starych złotówkach, powiem, jestem bardziej przyzwyczajony, 300 000, to powiedzą nie, ja to zrobię oczywiście, bo to jest obowiązek uczonego, ale za darmo, bo te pieniądze są niepoważne, jak na moje kwalifikacje. Także my dopiero docieramy do tej świadomości, że intelekt należy wynagradzać. W związku z tym moje pytanie jest takie. W wielu sferach doszliśmy już do świata, zbliżyliśmy się. Oczywiście nie dotyczy ta sfera nauki. Czy pan jako minister, adiunkt, człowiek reprezentujący rząd, nasz kraj często na zewnątrz, ma takie samo poczucie różności swojego standardu w stosunku do kolegów, pańskich odpowiedników z Francji czy Stanów, jak 10 lat temu? Czy ma pan poczucie, że i zarabia pan, i wygląda, i nosi się w sposób podobny do człowieka zachodu? O wyglądzie może lepiej się nie będę wypowiadał. O zarobkach, przyznam się, nie zwracam na to specjalnej uwagi. Występujemy jako równorzędni partnerzy i to się nie rzuca w oczy, chociaż zapewne zarabiają wielokrotnie więcej. Natomiast mam pewne poczucie, którego nie miałem dawniej, wyjeżdżając na Zachód, oczywiście w innej roli. My w tej chwili w wielu dziedzinach przestajemy być kopciuszkiem. I to jest efekt tego brutalnego finansowania nauki i wynik, chcę to podkreślić szczególnie, jednak kompetencji komitetu. On składa się z wybitnych uczonych i tu nie ma... A ja chciałem zapytać po prostu, prowadzę do jednego, czy administrowanie nauką jest dzisiaj intratniejsze od jej uprawiania? Tu w Polsce. Tego nie wiem. Tego nie wiem. To znaczy, jak honorowani są członkowie komisji komitetu i pan sam? To znaczy, ja sam mogę odpowiedzieć oczywiście, to znaczy mniej więcej, bo ja tam mam jakieś potrącenia, tak dalej, w końcu to tak na czysto prawdopodobnie wychodzi rzędu 15–16 milionów rocznie, miesięcznie w skali rocznej, plus nagrody z URM-u, które stanowią około chyba 2 czy 1,5 pensji miesięcznej. Nie, no tak to wygląda w praktyce. Także czyli pan 20 kilka milionów dostał. Tak, ja 13 dostałem i w ogóle na ten temat nie było jakby dyskusji, bo były pieniądze, były odpowiednie rozporządzenia prawne i nikt się nie zastanawiał. A jak są honorowani członkowie komisji komitetu? A członkowie komisji, może pana profesora Samsonowicza zapytam, bo są honorowani, dostają rodzaj diety, to się nazywa, panie profesorze? Są lepiej honorowani niż otrzymują pensje na swoich uczelniach, niezależnie od wysługi lat. Nie są dużo lepiej, bo powiedzmy sobie, 2 członków komisji mniej więcej zarabia tyle, ile jeden minister, podsekretarz stanu, powiedzmy, ale biorąc pod uwagę to, co mają na swoich macierzystych miejscach pracy, wszystko jedno w akademii, czy na uczelniach, czy w JBR-ach, jednostkach badawczo-rozwojowych, to i tak myślę, że mają lepiej niż ich koledzy, którzy pracują tylko na jednym miejscu pracy.